Motywacja wewnętrzna to niezwykle istotny element w osiąganiu celów i dążeniu do spełnienia w różnych dziedzinach życia. W przeciwieństwie do motywacji zewnętrznej, która opiera się na nagrodach czy uznaniu, motywacja wewnętrzna płynie z naszych własnych pragnień, pasji i wartości. To ona daje nam siłę do działania nawet w chwilach, gdy nikt nas nie dopinguje i nie oferuje nagród. Aby skutecznie rozbudzić i podtrzymać motywację wewnętrzną, warto zastosować kilka sprawdzonych technik i podejść, które pomogą w wypracowaniu trwałej energii do działania. Pierwszym krokiem w budowaniu wewnętrznej motywacji jest odnalezienie własnego dlaczego, czyli zrozumienie głębszego sensu celu, do którego dążymy. Gdy mamy jasność co do naszych intencji, cel staje się bardziej realny i zrozumiały. Na przykład, jeśli chcemy nauczyć się nowej umiejętności, zastanówmy się, dlaczego jest to dla nas istotne. Może pragniemy rozwijać się zawodowo, realizować pasję, albo dążyć do lepszej jakości życia. Świadomość własnych motywów pomaga zachować koncentrację na celu i przypomina nam, dlaczego podjęliśmy daną aktywność, szczególnie w chwilach zwątpienia. Dzięki zrozumieniu tego, co naprawdę nas napędza, nie potrzebujemy zewnętrznych bodźców, wystarczy wewnętrzne poczucie celu i dążenie do samorealizacji. Kolejnym skutecznym sposobem na wzmocnienie motywacji wewnętrznej jest rozbicie celu na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia kroki. Zbyt duży lub nieokreślony cel może wydawać się przytłaczający i zniechęcający, co osłabia naszą motywację do działania. Wyznaczanie mniejszych, konkretnych etapów na drodze do większego celu nie tylko ułatwia jego realizację, ale także buduje poczucie sukcesu przy każdym zakończonym kroku. Te małe sukcesy są jak dodatkowe dawki motywacji, które potwierdzają, że zmierzamy we właściwym kierunku. Na przykład, jeśli naszym celem jest nauczyć się nowego języka, możemy zacząć od codziennego opanowywania kilku słów lub zwrotów, zamiast od razu wymagać od siebie pełnej biegłości. Małe kroki tworzą pewien rytm, dzięki czemu budujemy nawyk, a proces staje się naturalną częścią dnia. Skupienie się na samym procesie, a nie tylko na rezultacie, to kolejny kluczowy aspekt budowania trwałej motywacji. Gdy zbyt intensywnie myślimy o efekcie końcowym, możemy stracić radość i satysfakcję płynącą z codziennego działania. Wielu ludziom pomaga nastawienie, które skupia się na wartości każdego kroku i wysiłku, jaki w niego wkładają, zamiast na odległym rezultacie. Taka zmiana podejścia pozwala zredukować presję i napięcie, a jednocześnie cieszyć się samym procesem. Dzięki temu działanie staje się satysfakcjonujące już na etapie realizacji, a nie jedynie po zakończeniu. Warto przypominać sobie, że sukces nie polega jedynie na osiągnięciu celu, ale również na tym, co uzyskaliśmy podczas drogi, umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniach, które zdobyliśmy po drodze. Otaczanie się ludźmi, którzy również dążą do rozwoju i realizacji własnych celów, to także świetny sposób na wzmacnianie wewnętrznej motywacji. Inspirujący ludzie oraz środowisko wspierające rozwój mogą działać jak motory naszej motywacji. Kiedy przebywamy wśród osób z pasją i ambicjami, sami zaczynamy czuć większą potrzebę działania. Często okazuje się, że ich sukcesy i postępy motywują nas do pracy nad własnymi celami. Warto poszukać grup lub środowisk, które podzielają nasze zainteresowania i dążenia. Mogą to być grupy na mediach społecznościowych, kluby czy warsztaty tematyczne. Dzięki wsparciu innych zyskujemy poczucie przynależności i mamy szansę wymieniać się doświadczeniami oraz wspólnie świętować sukcesy. Budowanie nawyków oraz wzmacnianie samodyscypliny to kolejne działania, które pomagają utrzymać motywację na wysokim poziomie. Motywacja wewnętrzna opiera się nie tylko na chwilowych impulsach czy inspiracjach, ale również na codziennej pracy i wypracowywaniu rutyny. Zamiast czekać na przypływ motywacji, który czasem przychodzi, a czasem nie, warto skupić się na regularnym wykonywaniu działań, które zbliżają nas do celu. Przez wypracowanie nawyków sprawiamy, że działania stają się niemal automatyczne, co pomaga w pokonywaniu trudności i utrzymaniu energii na dłuższą metę. Dzięki regularności tworzymy sobie stałe wsparcie, które napędza nas nawet wtedy, gdy początkowy entuzjazm maleje. Przydatną techniką jest także wizualizacja osiągnięcia celu. Wyobrażenie sobie efektu końcowego i korzyści, jakie przyniesie, buduje emocjonalne połączenie z celem, co wzmacnia motywację. Wizualizacja jest nie tylko formą marzenia, ale też pomaga zobaczyć siebie w nowej roli, jako osobę, która osiągnęła to, czego pragnie. Wyobrażenie sobie satysfakcji, dumy i spokoju, jakie nadejdą po osiągnięciu celu, dodaje energii i motywacji do dalszej pracy. Tego rodzaju ćwiczenia mentalne pomagają utrzymać koncentrację na tym, co chcemy osiągnąć, i wzmacniają wiarę, że jest to możliwe.
Stosowanie pozytywnej autoafirmacji oraz świętowanie małych sukcesów to równie skuteczne sposoby na rozbudzenie i podtrzymanie wewnętrznej motywacji. Docenienie siebie za każdą najmniejszą wygraną sprawia, że czujemy się lepiej i bardziej pewni siebie. Regularne przypominanie sobie o swoich postępach i osiągnięciach buduje wewnętrzną siłę i pomaga nam uwierzyć, że jesteśmy zdolni do realizacji dużych celów. Warto celebrować nawet drobne kroki, ponieważ są one częścią większego procesu. Każde osiągnięcie, nawet najmniejsze, powinno być traktowane jak osobisty sukces, który umacnia motywację i daje nam siłę do dalszej pracy. Podsumowując, wewnętrzna motywacja to niezwykle cenne źródło energii, które, choć wymaga pracy i uwagi, jest kluczowe dla osiągania długotrwałych sukcesów. Dzięki odnalezieniu swojego dlaczego, wyznaczaniu małych kroków, czerpaniu radości z procesu, otaczaniu się odpowiednim środowiskiem, wypracowywaniu nawyków, wizualizacji i autoafirmacji, możemy zbudować trwałą, wewnętrzną siłę, która poprowadzi nas do realizacji celów.